Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy. No raczej nie, proszę Państwa. Raczej na pewno nie. I tak tutaj się to zadziewa, że te informacje są manipulowane, bardzo skąpe, nierzetelne w związku z tym, niesumienne, bo nie można się dowiedzieć, co działo się na tej sesji, chociaż strona jest marszałka województwa dolnośląskiego, wysokobudżetowa, dodam, bo województwo dolnośląskie wydaje ogromne pieniądze na systemy informatyczne. Gdzie te pieniądze się podziewają, to Bóg jeden raczy wiedzieć, że to tak sparafrazuję. Terminy sesji. Raz w miesiącu. Na których sesjach Paweł Kukiz był? Bo to jest, proszę Państwa, demoralizujące, jeżeli osoba lansowana w mediach nie wykonuje swoich czynności, za które pobiera pieniądze, bo nie interesuje nas, gdzie on te pieniądze używa, jak on je używa, które pobiera, a pobiera honorarium radnego sejmiku. I 25 czerwca o godzinie 9 to się dowiedzieliśmy, już niestety za późno, bo to było wczoraj. A tutaj proszę zauważyć, 16 lipca jest następna sesja sejmiku Dolny Śląsk i nie ma godziny. Kiedy ta godzina się pojawi, bo to ma znaczenie, dlatego że ja na przykład chciałabym pójść na taką sesję, a i być może inni dziennikarze społeczni lub dziennikarze zawodowi, lub każdy w sumie może iść na taką sesję, ale nie może, skoro nie ma godziny, bo przecież nie będzie stał tam, bo godziny są bardzo różne. Proszę zobaczyć, tu 12, tu 12, 11, 10, a tutaj nagle wczoraj była o 9. Więc właśnie zamierzam się wybrać na kolejną sesję 16 lipca 2015 roku sejmiku Dolny Śląsk, ponieważ jestem od wielu lat na bezrobociu, mam dużo czasu. Na bezrobociu, dodam, bez prawa do zasiłku, bo państwo polskie, to pokolenie, które walczyło z komuną, czyli około 50 lat w tej chwili mają ludzie, 50 plus, bo starsi 60 plus mają często emerytury, bo w czasach PRL-u wypracowane emerytury, bo wtedy było dużo łatwiej pracować, bo była praca. Dzisiaj tej pracy jest bardzo mało. Województwo dolnośląskie jest obszarem największej skali bezrobocia w Polsce. Jest to skrzętnie ukrywane. I obszary bezrobocia, mówi się o tej ścianie wschodniej często, a proszę zauważyć, obszary bezrobocia to są po prostu to był kiedyś wielki przemysł i on został planowo zlikwidowany i stąd takie wielkie bezrobocie i taka nędza. Ten obszar też bardzo cierpi, moim zdaniem. Uważam, że przyłączenie Królewca do Polski pomogłoby tutaj temu regionowi bardzo, ale ja jako poseł czy senator ziemi wrocławskiej najbardziej interesuję się i znam na tych województwie. Dziękuję za uwagę. Mówiła Beata Andrejas z Wrocławia.